Albo ktoś ją odczuwa, albo nie. Pracuję z nastolatkami. One z nią walczą. Ludzie różnie ją wyrażają. Realizacja. To trudny do opisania instynkt. Pojawia się co jakiś czas. Czasem myślę, że się jej oduczyliśmy. Czy religia ma na nią jakiś wpływ? Jest postrzegana jako słabość, ale może to jest błąd współczesnego świata. Empatia to zdolność utożsamienia się z uczuciami innych. Nie należy jej mylić z sympatią. To podstawowy poziom więzi. Skąd wiemy, co ktoś myśli lub czuje, jeśli nie widzimy jego umysłu? Neurobiologia zdołała odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czy empatia jest procesem emocjonalnym czy poznawczym. Empatia to termin neutralny. Dealer wciskający klientowi kiepskie auto za wysoką cenę musi odczuwać empatię z nabywcą, musi go przejrzeć i podejść z właściwej strony. Ludzie są zdolni do niewiarygodnych aktów miłości, a równocześnie do niewiarygodnego okrucieństwa. W przeszłości tak się organizowaliśmy, by wykluczać te osoby, które są inne niż my. Bez empatii nie zbudowalibyśmy złożonych cywilizacji. Empatia to niewidzialna dłoń historii. Miłość, nienawiść i wszystko, co pomiędzy. Nazywanie empatii instynktem pociąga za sobą wielorakie konsekwencje, gdyż instynkt ma zwykle podłoże genetyczne, a większość zachowań nie. Źródłem empatii występującej u wszystkich ssaków jest prawdopodobnie opieka macierzyńska. Samica ssaka musi niezwłocznie reagować na emocje potomstwa, na jego dyskomfort, chłód czy ból, gdyż w przeciwnym razie mogłaby je stracić. Mamy powody przypuszczać, że empatia z opieki macierzyńskiej rozszerzyła się na relacje z innymi członkami grupy. Help others in your community. Jeśli moje przeżycie zależy od grupy, do której należę, muszę być uwrażliwiony na jej potrzeby. Nie będę zatem zabijać innych osobników. Nie chcę, by umierały od ran czy z głodu, bo ich potrzebuję. Empatia służy zatem przeżyciu w grupie. Sądzę, że empatia, której ważnym elementem jest naśladowanie drugiego człowieka, zaczęła się od mimikry. Z tego powodu empatia występuje również u wielu gatunków zwierząt. Z mimikry wykształciły się bardziej złożone formy empatii, polegające nie tylko na dostrzeżeniu czyichś emocji, ale również na próbie zrozumienia ich przyczyn. To wymaga większych umiejętności poznawczych. Nie wszystkie zwierzęta nimi dysponują, jednak niektóre z nich, na przykład słonie i szympansy, mają tę zdolność. Dzieci nie sformułują własnego zdania. Mówienie, że mają otwarte umysły, to bzdura. Szkoda czasu na próby nauczenia ich samodzielnego myślenia.
Te dzieci nauczono bezkrytycznego przyjmowania słów nauczycielki. Nie są zachęcane do zadawania pytań. Wszyscy gotowi? Chodźmy. W 1996 roku opracowałam Korzenie empatii, program rozwijający empatię u uczniów. Dzieci, czy już wiecie, jaki jest mały Luke? Co was zastanowiło? Czy on lubi spać? Czy lubi kąpiele? Lubi? Tak, kąpałam go rano. Czy lubi się bawić? Uwielbia. Skąd wiesz, że coś lubi? Uśmiecha się. Jakie niemowlę ma zamiary? Co czuje? Co znaczą dźwięki, które wydaje? Rozwijamy kompetencje emocjonalne dzieci, by lepiej rozumiały same siebie i dostrzegały indywidualne różnice. Czym lalka się różni od małego Luka? Jest brązowa, a Luke różowy. Prezydent Obama w jednym ze swoich wystąpień publicznych nawoływał do empatii i spotkał się z ostrą krytyką, gdyż empatia została błędnie zrozumiana jako sympatia i słabość. To niepokojące, że na apel o empatię naród odpowiada nerwowością i krytyką. With nervousness and criticism. What else do you know? Co jeszcze zauważyłyście? Dziecko jest większe. Tak, jest większe. Ubrane na różowo. To prawda. A czym się różni wnętrze Luka i lalki? Lalka jest plastikowa. Tak. A Luke? Jest osobą, nie lalką. Tak, a czym człowiek różni się od lalki? Lalka sama nic nie zrobi, trzeba nią poruszać. Co jeszcze? Nie chodzi. Nie gra w gry komputerowe, na pewno. Co jeszcze? Nie płacze. Dlaczego ktoś płacze? Jakie może mieć powody? Zdrowy rozwój i dobrostan narodu zależy od małych dzieci. Jeśli nie pomożemy im wykształcić empatii, wpadniemy w poważne tarapaty. Nie będziemy w stanie rozwiązywać złożonych problemów społecznych, jeśli społeczeństwo nie nauczy się rozumieć różnych perspektyw. Of understanding the multiple perspectives and then acting on it. Podnieś głowę. Nie płacz. Już dobrze. To nie atak. Co to za wygłupy? Nie rozumiecie, wezwijcie lekarza. Nie chcę lekarza. Nigdy nie poznamy dokładnie myśli i uczuć innych, bo nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Jednak możemy obserwować ich mimikę, intonację i język ciała. Mamy zatem zewnętrzne wskazówki, które pomagają nam wyobrazić sobie, co myśli i czuje drugi człowiek. Chcę umrzeć. Chodźmy stąd. Empatia to proces wyobrażeniowy. Próbujemy sobie wyobrazić, co się dzieje w czyjejś głowie. Empatii można do pewnego stopnia nauczyć. Co on czuje? Złość. Dobrze. Staramy się nauczyć pewnych aspektów empatii dzieci autystyczne, które mają zaburzenia neurologiczne i genetyczne. Pokazujemy im przykładowe wyrazy twarzy.
złość. Zrób rozzłoszczoną minę. To jakby encyklopedia emocji. W przypadku dziecka, które nie rozpoznaje emocji w naturalny sposób, przypomina to naukę obcego języka. Pokażcie przerażenie. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się empatia i jakie czynniki wpływają na to, czy mamy jej więcej, czy mniej. Nowym podejściem do empatii jest postrzeganie jej jako kontinuum. Poszczególne osoby są usytuowane w różnych punktach na skali empatii, co może być uwarunkowane neurologicznie lub genetycznie. Jedną z przyczyn może być też wpływ środowiska. Zdarza się też, że ktoś czasowo traci zdolność empatii ze względu na stan, w jakim się aktualnie znajduje. Ludzie wykazujący się zbyt dużą empatią mogą w ogóle nie zwrócić na siebie uwagi, jeśli wykonują zawody pomocowe, w których empatia dobrze służy im samym i ich podopiecznym. Nie jest jasne, czy nadmiar empatii skutkuje trudnościami. Naukowcy muszą zbadać, co wpływa na miejsce danej osoby na skali empatii. Tak tu miło w poświacie księżyca. Płcie różnią się od siebie stopniem empatii. Kiedy nauczymy się to mierzyć, zobaczymy, że dziewczęta na ogół lepiej rozpoznają uczucia innych ludzi. Teraz mów do mnie. I lepiej potrafią ocenić, co pasuje do danej sytuacji społecznej. Kocham cię. Tak, mów o miłości. W wieku dorosłym te różnice nie znikają. Kocham cię. Wykaż się geniuszem i krasomóstwem. Badaliśmy rolę hormonów, zwłaszcza testosteronu, który w okresie płodowym wpływa na kształtowanie mózgu. Jego poziom u płci męskiej jest 2 razy wyższy niż u żeńskiej. Ma to znaczenie dla empatii. Im więcej testosteronu wytwarza płód, tym wolniej w późniejszych latach rozwijają się umiejętności społeczne i empatia. Improwizuj, daj się ponieść. Kocham cię bardzo. Proszę o śmietankę, a ty mi dajesz mleko i wodę. Kobiety i mężczyźni nie mają różnych sieci neuronowych, jednak kobiety są z reguły lepsze w empatii emocjonalnej. Być może ma to związek z różnymi układami hormonalnymi, na przykład z układem oksytocynergicznym wpływającym na zachowania macierzyńskie, łączenie się w pary i przywiązanie. Oksytocyna jest uwalniana u kobiet podczas interakcji z dziećmi, laktacji, opieki nad niemowlętami. Mężczyźni tego nie mają. Jeśli kogoś krzywdzimy, to oznacza, że utraciliśmy empatię. Zamiast koncentrować się równocześnie na sobie i na kimś innym, skupiamy się wyłącznie na sobie. Oczywiście jest też pewna grupa osób, która rani innych, ponieważ na stałe nie posiada zdolności takiej podwójnej koncentracji i nie myśli o tym, co czuje drugi człowiek.
Asha, powiedz, co dokładnie się stało. Nie wiem, od czego zacząć. Robiłam zakupy w supermarkecie. Zajmuję się zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi i psychopatią. Byłam przerażona, dłonie mi drżały. Czy oglądając ten film, zmartwiłeś się czymś? Nie. Nasz zespół opracował narzędzie pomiarowe, które nazwaliśmy VERA, Rating Empatii z ofiarami. Jest to seria nagranych wywiadów z ofiarami. Potem poczułam metal na szyi. Miał nóż. Przestraszyłam się. Psychopaci mają specyficzne problemy z empatią. Mogą dobrze rozumieć myśli i uczucia innych ludzi. Potrafią dostrzec na przykład ból ofiary, ale nie wykazują naturalnej reakcji polegającej na chęci ulżenia cierpieniu drugiej osoby czy trosce o jej stan ducha. Z tego powodu naukowcy rozróżniają co najmniej dwa składniki empatii: rozpoznanie i reakcje. U psychopaty rozpoznanie może funkcjonować prawidłowo, natomiast reakcja nie występuje. Założę ci to na palec. Będziemy mierzyć twoją reakcję skóry i tętno. Podłączamy badanych do urządzenia rejestrującego reakcje fizjologiczne, takie jak przewodnictwo skóry czy tętno. Odczyt tych danych pozwala nam zweryfikować słowa sprawcy. Bardzo się rozzłościł i walnął mnie w twarz. Jak sądzisz, co ona czuła? Jaki odczuwała strach? Jakie obrzydzenie? Czy było ci jej żal? Sprawca, zachęcony do tego, by skupił się na uczuciach ofiary, wykazywał większą zdolność empatii. To bardzo ważne. Jest to bowiem wyznacznik, że ten człowiek może się zmienić. Mimo to niektórzy sprawcy się nie zmienili. Były to osoby z wysokim stopniem psychopatii. W przypadku silnej psychopatii zachodzi duże ryzyko, że chory pójdzie drogą przestępstwa. Jednak objawy psychopatii układają się w takie samo kontinuum jak przy innych zachowaniach. Od stopnia niskiego przez średni po wysoki. Dlatego jest dużo osób z pewnymi objawami psychopatii, które świetnie funkcjonują w życiu codziennym. Ta lekka psychopatia może im nawet pomagać. Albo jesteście z nami, albo kochacie wolność, albo stoicie po stronie wroga. Wszystkie cywilizacje opierają się na strachu. Zawsze jest jakiś wróg. Zachowujcie się właściwie, trzymajcie razem, chrońcie przed wrogiem. W przeszłości tak się organizowaliśmy, by wykluczać te osoby, które są inne niż my. Tak było w plemionach, w religiach, we wszystkim. What people want above all
Ludzie chcą przede wszystkim szacunku, uznania i zrozumienia. Świat jest tego głodny. Ludzie marzą, by ich ktoś zrozumiał. Wszyscy moi koledzy są ważnymi ekspertami, ekonomistami, urzędnikami, menadżerami itd. Oni chcą zmienić prawo, a ja jestem jedynie historykiem, ale odkryłem, że kiedy prawo się zmienia, przestaje być stosowane. Jest wypaczane przez przypadek, przez indywidualne różnice pomiędzy regionami i sytuacjami. Świat nie zmienia się pod wpływem prawa. To mentalność zmienia świat. Podziwiam to, co robicie. Rozbijanie namiotów w mieście nie jest konstruktywne. Jaki sens ma siedzenie bezczynnie przez cały dzień? Dlaczego mamy ponosić konsekwencje ich porażki? Dlaczego nasze dzieci mają być w przyszłości bankrutami? Kiedy głoszę, że musimy skierować uwagę na mentalność, politycy po prostu nie wiedzą, co zrobić, bo nigdy nie mieli z tym do czynienia. Zdają się jedynie na propagandzie i reklamie. Można by powiedzieć, że jest to komercjalizacja empatii. Pamiętajcie, że kiedy pójdziecie dziś do urn, głos na Popaja oznacza bezpłatne lody dla wszystkich dzieci. Zapraszam po darmowe cygara. Przemówienia polityków mogą porwać ludzi do patriotycznych uniesień, ale nie do empatii. W końcu miałem tego wszystkiego dość. Narobiliśmy w mieście sporego bałaganu. Ale co można zepsuć, można też naprawić. Wtedy wpadłem na ten genialny pomysł. Najwyraźniej nie tylko ja. Narody składają się z jednostek. Wierzę w jednostki rozmawiające ze sobą. Dzień dobry. Dzień dobry. Też spróbuj. Jak się zmienia mentalność? Dzieje się to wtedy, kiedy będąc w dość intymnych stosunkach z innymi ludźmi, przejmujemy niektóre ich postawy i zauważamy, że nie są one dla nas przykre, ale bardziej fascynujące. Właśnie w życiu prywatnym mamy znacznie większy wpływ na zachowanie innych ludzi niż w życiu publicznym. Studiuję na Uniwersytecie w Hajfie. Pochodzę z małej wioski. Jestem muzułmanką, palestynką z Izraela. Przystąpiłam do tego programu badawczego, gdyż przez pierwsze kilka lat studiów miałam dość naiwne wyobrażenie o złożonych stosunkach między Żydami a Arabami. Zawsze zakładałam, że we właściwych warunkach i może przy trochę lepszym zrozumieniu i nieco większej tolerancji zdołamy rozwiązać nasze problemy. Jednak z czasem zdałam sobie sprawę, że nie doceniałam afektu, empatii i emocji.
Właśnie empatia może odegrać kluczową rolę w zbliżeniu tych dwóch grup. Staramy się powiązać empatię z bólem innych ludzi w kontekście konfliktu izraelsko-arabskiego. Tego dotyczy nasze badanie. Zastosowaliśmy narzędzie mierzące percepcję bólu. Badani patrzą na zdjęcia obrazujące cierpienie ludzi w różnych sytuacjach. Arabowie oglądają ból Żydów lub innych Arabów. Następnie muszą określić na skali, jak bardzo cierpi osoba widoczna na zdjęciu. Stwierdziliśmy istnienie silnej solidarności grupowej. Każdy badany odczuwa większą empatię z osobami należącymi do jego grupy. Arab z Arabami, a Żyd z Żydami. Jest to zgodne z wieloma teoriami kategoryzacji społecznej i tożsamości społecznej. Nasze badanie wyraźnie je potwierdza. Na co dzień przeżywamy konflikt pomiędzy naszą naturalną skłonnością do empatii z wszystkimi ludźmi, a poczuciem przynależności do grupy będącej stroną poważnego konfliktu społeczno-politycznego. To może wpływać na naszą zdolność odczuwania empatii z innymi ludźmi w warunkach wojennych. Żeby wygrać wojnę, trzeba być skoncentrowanym na sobie. Jeśli ktoś będzie tracić czas na myślenie i dostrzeganie emocji drugiego człowieka, może nawet zacznie odczuwać empatię. W czasie wojny nie można sobie pozwolić na empatię. Każdy człowiek jest zdolny do zabijania, również ja. Jest to wyraźnie widoczne w takich ekstremalnych sytuacjach, jak na przykład wojna w Bośni. Wszyscy jesteśmy indywidualnymi osobami, a równocześnie nie żyjemy w oderwaniu od innych, stanowimy część społeczności. Kiedy w Bośni wybuchł konflikt zbrojny, znalazłem się na celowniku jako członek określonej grupy. Moi wrogowie nie mieli nic przeciwko mnie jako osobie. Dla nich liczyło się jedynie to, że jestem bośniackim muzułmaninem. Chyba tylko w ten sposób można wyjaśnić fakt, że wielu zwykłych Serbów zaatakowało takie indywidualne osoby jak ja. Po zajęciu naszej wioski przez oddziały bośniackich Serbów, brat i ja trafiliśmy do obozu koncentracyjnego we wsi Omarska. Więziono mnie tam razem z tysiącami innych indywidualnych osób. Wszyscy byliśmy traktowani w sposób uwłaczający godności ludzkiej. Niestety, strażnikami w tym obozie byli moi dawni sąsiedzi i koledzy szkolni.
Byłem przesłuchiwany przez swojego nauczyciela ze szkoły średniej, który mnie nie rozpoznał. Właśnie to było najtrudniejsze do zniesienia, że tak się ze mną obeszli ludzie, których znałem od urodzenia. Jednak ci ludzie stali się zabójcami. Po takich traumatycznych przeżyciach każdy ma większą zdolność empatii. Zarówno sprawcy, jak i ofiary. Potrzebna jest tylko interwencja kogoś z zewnątrz, gdyż tym indywidualnym osobom bardzo trudno jest się spotkać, zacząć rozmowę o przeszłości i zdać sobie sprawę, że ich osobiste przeżycia, wojna i przemoc były złe. Jeśli jednak do akcji wkroczy ktoś neutralny, zbierze ich i zapewni im bezpieczną przestrzeń do rozmowy, wówczas te osoby okażą ogromną empatię. W ramach projektu Wybaczenie jadę dzisiaj do zakładu karnego Hajdaun. Od czasu do czasu jestem tam zapraszany, bym porozmawiał z osadzonymi, którzy są takimi samymi ludźmi jak ja. Traktuję ich jak zwykłych ludzi, aby zainicjować proces rehumanizacji. Pokazując nieco uprzejmości, można rozbudzić empatię nawet w zabójcach. Empathy, even inside murderers. Mam zaszczyt powitać Was w katedrze w Southwark na dorocznym nabożeństwie upamiętniającym ofiary ludobójstwa w Rwandzie. Nieważne, czy jesteśmy Rwandyjczykami, czy też mamy inne pochodzenie narodowe lub etniczne, ludobójstwo jest plamą na honorze ludzkości. Dotyka ono boleśnie każdego z nas w naszym wspólnym człowieczeństwie i bardzo smuci serce Boga, który równo kocha wszystkie swoje dzieci. Po dwuletniej przerwie ciężko przeżyłam udział w uroczystości upamiętnienia ofiar. W czasie, kiedy pisałam książkę i zdobywałam kwalifikacje terapeutki, odzwyczaiłam się od takiej presji. Czasem się zastanawiam, jak zdołałam przez 15 lat wysłuchiwać wspomnień, zbierać datki i opowiadać o tym, co zaszło. Nie wiem, czy to była empatia, ale czułam, że muszę działać. W czasie ludobójstwa Immaculée miała 18-19 lat. Przyjechała z Rwandy, kiedy już było po wszystkim. Jest teraz lekko po 30, zatem 12 lat temu musiała być bardzo młoda. Zgłosiła się do mnie do funduszu na rzecz ocalałych. Nigdy o tym nie mówiła, mimo to czułam, że nosi w sercu wielki ból. Konflikt w Rwandzie trwał latami. Rząd dokładnie zaplanował ludobójstwo. Miał do tego odpowiednie narzędzia, media, łączność, pieniądze. Uprawiał propagandę w szkołach i w radiu. Nazywał Tutsi karaluchami, szczurami, robactwem. Myślę, że po pewnym czasie społeczeństwo przestało uważać Tutsi za ludzi równych sobie. Immaculée widziała, jak mordowali mężczyzn. Wtedy nie zabijali jeszcze kobiet. Zatrzymywali je, brali na bok i rozbierali. Tak zgwałcono jej siostrę. Oczywiście trudno jej się pogodzić z tym, że nie zareagowała. Siostra zmarła. Immaculée mówi, patrzyłyśmy na to, jakbyśmy były martwe. Wiedziałyśmy, że przyjdzie nasza kolej. Nikt nie krzyczał, nikt nie walczył. Gdybym wtedy rzuciła się do walki, zabiliby mnie. To byłoby lepsze niż patrzeć na to, co widziałam później. Kiedy pracuję z ocalałymi, zawsze czuję to, co oni. Łączę się z nimi. Jestem tu, by ulżyć ich cierpieniu i nie spocznę, póki to się nie stanie.
Ilekroć zamierzamy dokonać ludobójstwa, równolegle ma miejsce manipulacja kulturowa. Jej celem jest zasugerowanie, że ofiary naszego ludobójstwa nie są takimi samymi ludźmi jak my. Zawsze znajdziemy w nich coś, czym się od nas różnią. Mogą to być inne rysy twarzy, na przykład duży nos albo inny sposób poruszania się, przykry zapach czy kolor skóry. Aby ludzie byli zdolni dokonać zabójstwa, rzezi na masową skalę, trzeba w pierwszej kolejności wyłączyć im naturalną skłonność do automatycznego rozpoznawania w innych osobach kogoś, kto jest taki sam jak oni. Wejdziesz do baru, gdzie ktoś zacznie z tobą rozmawiać. To wszystko. Kilka lat temu rozmawiałem z Markiem Levinem, psychologiem społecznym, Lancaster, zainteresowanym tak zwanym efektem widza. Jest to zjawisko z dziedziny psychologii społecznej, polegające na tym, że im więcej osób jest świadkiem przemocy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zareaguje. Chodzi zatem o to, by w rzeczywistości wirtualnej inscenizować przemoc pomiędzy wirtualnymi postaciami, zmieniając różne parametry, na przykład liczbę wirtualnych świadków tego zajścia, czy też kontekst. W szczególności identyfikowanie się badanego z ofiarą lub sprawcą. Jak oceniasz drużynę w ostatnim sezonie? Byliście nieźli, ale musicie wkrótce wygrać jakiś mecz. Który zawodnik ci się najbardziej podoba? Gareth Bale, nawet wy musicie przyznać, że jest świetny. Masz jakiś problem? Słucham? Pytam, czy masz jakiś problem? Teoria mówi, że próg interwencji jest funkcją kilku różnych czynników. Wyjdźmy stąd. Istotną rolę odgrywa poziom identyfikacji z ofiarą lub sprawcą w sensie przynależności do jednej grupy oraz efekt tłumu. Tylko rozmawiamy. Jak to wpłynie na reakcję osoby badanej? Dopiję piwo i pójdę, w porządku. Wyjdź teraz. Odwal się. Zdejmij tę koszulkę natychmiast i ją ściągnij. Empatii doświadczamy na co dzień w każdej interakcji społecznej. Ilekroć stykamy się z innymi ludźmi, próbujemy sobie wyobrazić, co oni myślą, planują i czują. Neurobiologia zdołała odpowiedzieć na odwieczne, tradycyjne pytanie. Czy empatia jest procesem emocjonalnym czy poznawczym? Czy faktycznie czujemy ból lub dyskomfort innej osoby, czy tylko kognitywnie rozumiemy jej podstawowe doświadczenia, myśli i przekonania? Empatia łączy w sobie oba procesy. Mamy tu zarówno emocjonalną zdolność współodczuwania z kimś jego bólu, jak i sieć neuronalną, dedykowane kognitywnemu zrozumieniu stanu umysłu i emocji drugiego człowieka. W mózgu współistnieją oba te procesy. Odkrycie układu neuronów lustrzanych walnie przyczyniło się do zrozumienia współodczuwania, zarażania się uczuciami, a przede wszystkim empatii emocjonalnej. Badacze stwierdzili, że te neurony znajdujące się w korze ruchowej,
Uaktywniają się zarówno wtedy, kiedy małpa wykonuje jakiś ruch, jak i wtedy, kiedy tylko widzi, że ten ruch wykonuje inna małpa lub człowiek. Neurony te mogą zatem zarówno symulować świat zewnętrzny i być niejako lustrem zewnętrznego świata społecznego, jak też wykonywać nasze własne ruchy. Sądzę, że tylko kwestią czasu jest znalezienie dowodów na to, że neurony lustrzane są zaangażowane w rozpoznawanie uczuć. Zostało bardzo dobrze udokumentowane, że ludzie mają skłonność do naśladowania emocji innych osób. Wielokrotnie wykazano, że kiedy człowiek stara się rozpoznać czyjeś uczucia, automatycznie naśladuje emocje wyrażane przez tę osobę. Jak się tworzą neurony lustrzane? Czy są wrodzone? Pierwsza odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiemy. Zaraz po narodzeniu stykamy się z widokiem ludzkich twarzy, ludzkich dłoni i światła. Kiedy po raz pierwszy otwieramy oczy, potrafimy naśladować coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej w łonie matki. Jeśli dorosły wystawi język, noworodek natychmiast odpowiada takim samym ruchem. Przypuszczam, że gdybyśmy mogli zbadać mózg noworodka, stwierdzilibyśmy w nim neurony lustrzane. Odkrycie neuronów lustrzanych rzuciło zupełnie nowe światło na badania wielu dawnych tematów. Jednym z nich jest empatia. Jestem bardzo rozgarniętym facetem, gdyż mam bardzo sprawny umysł. To najbardziej zdumiewająca rzecz, jaką widziałem. Jest niemal człowiekiem. Brak mu tylko serca i mózgu. Moim zdaniem ma tylko mózg, zatem brak mu serca. Jest to w pewnym sensie fantom, do którego się mówi. Chyba można by go nawet użyć do autoterapii. Zamknę cię na chwilę. Staramy się tu zrozumieć różne wyrazy twarzy. Jestem Greta, odpowiadam za postaci komputerowe, które same siebie nazywają wrażliwymi sztucznymi słuchaczami. Przedstawię wam funkcjonowanie tego systemu. Słuchacze po prostu odbijają do was różne zachowania. Postaci komputerowe bywają przez jakiś czas miłe i przewidywalne, potem nagle mówią coś szalonego. Zacznę od Spike'a, jest paskudny i zły. Ma za zadanie również was rozzłościć. Jestem Spike. Jaki masz problem? Weź się w garść. Albo jesteś zwycięzcą, albo przegranym. Ja jestem zwycięzcą, a ty przegranym. Słabe. Są to twory wirtualne. Wirtualne awatary, z którymi można porozmawiać. Jeden awatar jest bardzo szczęśliwy, a inny zły. Jeden smutny, a inny pragmatyczny. Jak się dziś miewasz? Dobrze, dziękuję. Naprawdę, rozwiń to. Te awatary próbują wciągnąć rozmówcę w pole swoich emocji. Nie rozumieją, co się do nich mówi, ale starają się zrozumieć uczucia. Stąd nazwa wrażliwi sztuczni słuchacze. Starają się reagować na niewerbalne sygnały komunikacyjne, na przykład na potakujące lub przeczące ruchy głowy. Kiedy ktoś się uśmiechnie, odwzajemniają uśmiech. Masz trochę pusto w głowie, naprawdę?
Postrzegam swoje badania jako moduł niezbędny naukowcom zgłębiającym bardziej złożone stany emocjonalne i bardziej złożone zachowania, takie jak empatia. Ciekawe. Tworzymy wiele narzędzi. Nie ma powodu, byśmy nie mogli używać robota do interpretacji naszych zachowań. Jest to całkowicie realne. Z wielką chęcią podjęlibyśmy takie wyzwanie. To scenariusz science fiction, o jakim wszyscy marzyliśmy, kiedy byliśmy młodzi. Robot do usług. Nikt z nas nie lubi wróżenia z fusu, więc przyjrzyjmy się temu, co się w tej chwili naprawdę dzieje. Wyobraźcie sobie, że siadacie do porannej kawy i włączacie domowy komputer, żeby przeczytać wiadomości dnia. To wcale nie takie nierealne, jak się wydaje. Nie ulega wątpliwości, że każde kolejne pokolenie jest lepiej skomunikowane, zwłaszcza teraz, za sprawą internetu. I znacznie bardziej kosmopolityczne. Młodzież burzy dawne granice narodowe, religijne i rasowe. Kiedy w Iranie młodzi ludzie wylegli na ulicę w proteście przeciwko nieuczciwym wyborom, była wśród nich młoda studentka o imieniu Neda. Przyjaciel filmował ją kamerą wideo. Neda została zastrzelona przez wojsko. W ciągu godziny miliony młodych ludzi na całym świecie znały jej profil na Facebooku, jej rodzinę i krewnych. Była teraz ich siostrą, mogli się z nią identyfikować. To jest globalna empatia, początek empatycznej cywilizacji. Internet stanowi ciekawy fenomen. Przy wielu coraz szybszych środkach łączności ze światem maleje nasza zdolność do komunikowania sobie nawzajem, co naprawdę czujemy. Kiedy do internetu zasiada hiperefektywne pokolenie poddawane stałej stymulacji i starające się być jeszcze bardziej efektywne, pojawia się pytanie, czy możliwa jest efektywna intymność? Czy można efektywnie doświadczać bólu i radości drugiego człowieka? Czy ktoś powiedziałby komuś bliskiemu: bardzo cię kocham, zmaksymalizuję swoją produkcję przy minimalnych nakładach pracy, czasu, energii i kapitału, by ci pokazać, jak bardzo mi na tobie zależy? Na płaszczyźnie ewolucji jesteśmy zasadniczo egoistyczni. Wszystkie umiejętności, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, były dla nich w jakiś sposób korzystne. Inaczej przodkom nie żyłoby się tak dobrze. To dotyczy również empatii i altruizmu. Spełniały one swój cel w małych społecznościach. Dzisiaj żyjemy w ogromnych społeczeństwach otoczeni przez miliony ludzi. Jednak nadal wykorzystujemy te same umiejętności z tym, że obecnie często wobec obcych. Ciekawe jest to, że mamy zdolność dostosowania się do życia w mieście. To fascynujące. Nie wiem, jak to robimy, bo gdybyśmy umieścili w Nowym Jorku 10 milionów szympansów, zapewne miasto to wyglądałoby inaczej. Mielibyśmy w nim krwawą łaźnię, gdyż szympansy to gatunek terytorialny. Nie wiem, jak ludzie dokonali tej transformacji, nawet jeśli trwała tysiące lat. Urbanizacja nie dokonała się z dnia na dzień, a jednak w kategoriach ewolucji tysiące lat to krótki okres. Dla naszej obecnej sytuacji znamienny jest fakt, że 85% światowego bogactwa pozostaje w rękach 10% populacji. Całe to mówienie o demokracji i równości donikąd nas nie doprowadziło. Musimy więc zacząć myśleć od nowa. Moim zdaniem należy zacząć od pojedynczego człowieka i zastanowić się, jak możemy mu pomóc, by był nie tylko osobą, która pracuje w biurze i spłaca kredyt hipoteczny. To nonsens. Obecnie powstaje nowy model biznesowy.
przedsiębiorczość socjalna. Młodzi absolwenci uczelni gospodarczych tworzą nowe modele. Dużo dawnych pionowych modeli hierarchicznych zaczyna ustępować modelom dystrybucyjnym, współpracującym, otwartym i transparentnym. To dotknie wszystkie instytucje. Być może jest klimat społeczny lub kulturowy, który motywuje ludzi do większego zainteresowania tym, jak promować i odczuwać empatię. Ludzie zaczynają się coraz bardziej interesować zachowaniami i interakcjami społecznymi oraz wykorzystaniem neurobiologii. Było dla mnie znamienne, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprosiła mnie na Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, bym mówiła o kompetencjach emocjonalnych. Pierwszy raz wprowadzono ten temat do programu. Powiedziałam, że tradycyjna alfabetyzacja jest pomostem od rozpaczy do nadziei. Ale alfabetyzacja emocjonalna pozwala nam połączyć się ze sobą w świecie. Tak jak ważna jest umiejętność czytania, jeśli nie nauczymy się budować relacji, poniesiemy porażkę jako społeczeństwo. Im więcej testosteronu wytwarza płód, tym wolniej w późniejszych latach rozwijają się umiejętności społeczne i empatia. Improwizuj, daj się ponieść. Kocham cię bardzo. Proszę o śmietankę, a ty mi dajesz mleko i wodę. Kobiety i mężczyźni nie mają różnych sieci neuronowych, jednak kobiety są z reguły lepsze w empatii emocjonalnej. Być może ma to związek z różnymi układami hormonalnymi, na przykład z układem oksytocynergicznym wpływającym na zachowania macierzyńskie, łączenie się w pary i przywiązanie. Oksytocyna jest uwalniana u kobiet podczas interakcji z dziećmi, laktacji, opieki nad niemowlętami. Mężczyźni tego nie mają. Jeśli kogoś krzywdzimy, to oznacza, że utraciliśmy empatię. Zamiast koncentrować się równocześnie na sobie i na kimś innym, skupiamy się wyłącznie na sobie. Oczywiście jest też pewna grupa osób, która rani innych, ponieważ na stałe nie posiada zdolności takiej podwójnej koncentracji i nie myśli o tym, co czuje drugi człowiek. Asza, powiedz, co dokładnie się stało. Nie wiem, od czego zacząć. Robiłam zakupy w supermarkecie. Zajmuję się zaburzeniami osobowości, chorobami psychicznymi i psychopatią. Byłam przerażona, dłonie mi drżały. Czy oglądając ten film, zmartwiłeś się czymś? Nie. Nasz zespół opracował narzędzie pomiarowe, które nazwaliśmy VERA, Rating Empatii z Ofiarami. Jest to seria nagranych wywiadów z ofiarami. Potem poczułam metal na szyi. Miał nóż. Przestraszyłam się. Psychopaci mają specyficzne problemy z empatią. Mogą dobrze rozumieć myśli i uczucia innych ludzi. Potrafią dostrzec na przykład ból ofiary, ale nie wykazują naturalnej reakcji. W czasie ludobójstwa Immaculée miała 18-19 lat.
Przyjechała z Rwandy, kiedy już było po wszystkim. Jest teraz lekko po 30, zatem 12 lat temu musiała być bardzo młoda. Zgłosiła się do mnie do funduszu na rzecz ocalałych. Nigdy o tym nie mówiła, mimo to czułam, że nosi w sercu wielki ból. Konflikt w Rwandzie trwał latami. Rząd dokładnie zaplanował ludobójstwo. Miał do tego odpowiednie narzędzia, media, łączność, pieniądze. Uprawiał propagandę w szkołach i w radiu. Nazywał Tutsi karaluchami, szczurami, robactwem. Myślę, że po pewnym czasie społeczeństwo przestało uważać Tutsi za ludzi równych sobie. Inakule widziała, jak mordowali mężczyzn. Wtedy nie zabijali jeszcze kobiet. Zatrzymywali je, brali na bok i rozbierali. Tak zgwałcono jej siostrę. Oczywiście trudno jej się pogodzić z tym, że nie zareagowała. Siostra zmarła. Imakule mówi, patrzyłyśmy na to, jakbyśmy były martwe. Wiedziałyśmy, że przyjdzie nasza kolej. Nikt nie krzyczał, nikt nie walczył. Gdybym wtedy rzuciła się do walki, zabiliby mnie. To byłoby lepsze niż patrzeć na to, co widziałam później. Kiedy pracuję z ocalałymi, zawsze czuję to, co oni. Łączę się z nimi. Jestem tu, by ulżyć ich cierpieniu i nie spocznę, póki to się nie stanie. Ilekroć zamierzamy dokonać ludobójstwa, równolegle ma miejsce manipulacja kulturowa. Jej celem jest zasugerowanie, że ofiary naszego ludobójstwa nie są takimi samymi ludźmi jak my. Zawsze znajdziemy w nich coś, czym się od nas różnią. Mogą to być inne rysy twarzy, na przykład duży nos albo inny sposób poruszania się, przykry zapach czy kolor skóry. Aby ludzie byli zdolni dokonać zabójstwa, rzezi na masową skalę, trzeba w pierwszej kolejności wyłączyć im naturalną skłonność do automatycznego rozpoznawania w innych osobach kogoś, kto jest taki sam jak oni. Uczniów. Dzieci, czy już wiecie, jaki jest mały Luke? Co was zastanowiło? Czy on lubi spać? Czy lubi kąpiele? Lubi? Tak, kąpałam go rano. Czy lubi się bawić? Uwielbia. Skąd wiesz, że coś lubi? Uśmiecha się. Jakie niemowlę ma zamiary? Co czuje? Co znaczą dźwięki, które wydaje? Rozwijamy kompetencje emocjonalne dzieci, by lepiej rozumiały same siebie i dostrzegały indywidualne różnice. Czym lalka się różni od małego Luka? Jest brązowa, a Luk różowy. Prezydent Obama w jednym ze swoich wystąpień publicznych nawoływał do empatii i spotkał się z ostrą krytyką, gdyż empatia została błędnie zrozumiana jako sympatia i słabość. To niepokojące, że na apel o empatię naród odpowiada nerwowością i krytyką. With nervousness and criticism. What else do you know? Co jeszcze zauważyłyście? Dziecko jest większe. Tak, jest większe. Ubrane na różowo. To prawda. A czym się różni wnętrze Luka i lalki? Lalka jest plastikowa. Tak. A Luk? Jest osobą, nie lalką. Tak, a czym człowiek różni się od lalki? Lalka sama nic nie zrobi, trzeba nią poruszać. Co jeszcze? Nie chodzi. Nie gra w gry komputerowe, na pewno. Co jeszcze?
Nie płacze. Dlaczego ktoś płacze? Jakie może mieć powody? Zdrowy rozwój i dobrostan narodu zależy od małych dzieci. Jeśli nie pomożemy im wykształcić empatii, wpadniemy w poważne tarapaty. Nie będziemy w stanie rozwiązywać złożonych problemów społecznych, jeśli społeczeństwo nie nauczy się rozumieć różnych perspektyw. Kości, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, były dla nich w jakiś sposób korzystne. Inaczej przodkom nie żyłoby się tak dobrze. To dotyczy również empatii i altruizmu. Spełniały one swój cel w małych społecznościach. Dzisiaj żyjemy w ogromnych społeczeństwach otoczeni przez miliony ludzi. Jednak nadal wykorzystujemy te same umiejętności z tym, że obecnie często wobec obcych. Ciekawe jest to, że mamy zdolność dostosowania się do życia w mieście. To fascynujące. Nie wiem, jak to robimy, bo gdybyśmy umieścili w Nowym Jorku 10 milionów szympansów, zapewne miasto to wyglądałoby inaczej. Mielibyśmy w nim krwawą łaźnię, gdyż szympansy to gatunek terytorialny. Nie wiem, jak ludzie dokonali tej transformacji, nawet jeśli trwała tysiące lat. Urbanizacja nie dokonała się z dnia na dzień, a jednak w kategoriach ewolucji tysiące lat to krótki okres. Dla naszej obecnej sytuacji znamienny jest fakt, że 85% światowego bogactwa pozostaje w rękach 10% populacji. Całe to mówienie o demokracji i równości donikąd nas nie doprowadziło. Musimy więc zacząć myśleć od nowa. Moim zdaniem należy zacząć od pojedynczego człowieka i zastanowić się, jak możemy mu pomóc, by był nie tylko osobą, która pracuje w biurze i spłaca kredyt hipoteczny. To nonsens. Obecnie powstaje nowy model biznesowy. Przedsiębiorczość socjalna. Młodzi absolwenci uczelni gospodarczych tworzą nowe modele. Dużo dawnych pionowych modeli hierarchicznych zaczyna ustępować modelom dystrybucyjnym, współpracującym, otwartym i transparentnym. To dotknie wszystkie instytucje. Być może jest klimat społeczny lub kulturowy, który motywuje ludzi do większego zainteresowania tym, jak promować i odczuwać empatię. Ludzie zaczynają się coraz bardziej interesować zachowaniami i interakcjami społecznymi oraz wykorzystaniem neurobiologii. Było dla mnie znamienne, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprosiła mnie na Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, bym mówiła o kompetencjach emocjonalnych. Pierwszy raz wprowadzono ten temat do programu. Powiedziałam, że tradycyjna alfabetyzacja jest pomostem od rozpaczy do nadziei, ale alfabetyzacja w przeszłości tak się organizowaliśmy, by wykluczać te osoby, które są inne niż my. Tak było w plemionach, w religiach, we wszystkim. What people want above all
Ludzie chcą przede wszystkim szacunku, uznania i zrozumienia. Świat jest tego głodny. Ludzie marzą, by ich ktoś zrozumiał. Wszyscy moi koledzy są ważnymi ekspertami, ekonomistami, urzędnikami, menadżerami itd. Oni chcą zmienić prawo, a ja jestem jedynie historykiem, ale odkryłem, że kiedy prawo się zmienia, przestaje być stosowane. Jest wypaczane przez przypadek, przez indywidualne różnice pomiędzy regionami i sytuacjami. Świat nie zmienia się pod wpływem prawa. To mentalność zmienia świat. Podziwiam to, co robicie. Rozbijanie namiotów w mieście nie jest konstruktywne. Jaki sens ma siedzenie bezczynnie przez cały dzień? Dlaczego mamy ponosić konsekwencje ich porażki? Dlaczego nasze dzieci mają być w przyszłości bankrutami? Kiedy głoszę, że musimy skierować uwagę na mentalność, politycy po prostu nie wiedzą, co zrobić, bo nigdy nie mieli z tym do czynienia. Zdają się... Bardzo się rozzłościł i walnął mnie w twarz. Jak sądzisz, co ona czuła? Jaki odczuwała strach? Jakie obrzydzenie? Czy było ci jej żal? Sprawca, zachęcony do tego, by skupił się na uczuciach ofiary, wykazywał większą zdolność empatii. To bardzo ważne. Jest to bowiem wyznacznik, że ten człowiek może się zmienić. Mimo to niektórzy sprawcy się nie zmienili. Były to osoby z wysokim stopniem psychopatii. W przypadku silnej psychopatii zachodzi duże ryzyko, że chory pójdzie drogą przestępstwa. Jednak objawy psychopatii układają się w takie samo kontinuum jak przy innych zachowaniach. Od stopnia niskiego przez średni po wysoki. Dlatego jest dużo osób z pewnymi objawami psychopatii, które świetnie funkcjonują w życiu codziennym. Ta lekka psychopatia może im nawet pomagać. Albo jesteście z nami, albo kochacie wolność, albo stoicie po stronie wroga. Wszystkie cywilizacje opierają się na strachu. Zawsze jest jakiś wróg. Zachowujcie się właściwie, trzymajcie razem, chronicie przed wrogiem. W przeszłości tak się organizowaliśmy, by wykluczać te osoby, które są inne niż my. Tak było w plemionach, w religiach, we wszystkim. Ludzie chcą przede wszystkim szacunku, uznania i zrozumienia. Świat jest tego głodny. Ludzie marzą, by ich ktoś zrozumiał. Empathy can be taught.
Empatii można do pewnego stopnia nauczyć. Co on czuje? Złość. Dobrze. Staramy się nauczyć pewnych aspektów empatii dzieci autystyczne, które mają zaburzenia neurologiczne i genetyczne. Pokazujemy im przykładowe wyrazy twarzy. Złość. Zrób rozzłoszczoną minę. To jakby encyklopedia emocji. W przypadku dziecka, które nie rozpoznaje emocji w naturalny sposób, przypomina to naukę obcego języka. Pokażcie przerażenie. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się empatia i jakie czynniki wpływają na to, czy mamy jej więcej, czy mniej. Nowym podejściem do empatii jest postrzeganie jej jako kontinuum. Poszczególne osoby są usytuowane w różnych punktach na skali empatii, co może być uwarunkowane neurologicznie lub genetycznie. Jedną z przyczyn może być też wpływ środowiska. Zdarza się też, że ktoś czasowo traci zdolność empatii ze względu na stan, w jakim się aktualnie znajduje. Ludzie wykazujący się zbyt dużą empatią mogą w ogóle nie zwrócić na siebie uwagi, jeśli wykonują zawody pomocowe, w których empatia dobrze służy im samym i ich podopiecznym. Nie jest jasne, czy nadmiar empatii skokuje trudnościami. Naukowcy muszą zbadać, co wpływa na miejsce danej osoby na skali empatii. Tak tu miło w poświacie księżyca. Płcie różnią się od siebie stopniem empatii. Kiedy nauczymy się to mierzyć, zobaczymy, że dziewczęta na ogół lepiej rozpoznają uczniczo-egoistyczni. Wszystkie umiejętności, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach, były dla nich w jakiś sposób korzystne. Inaczej przodkom nie żyłoby się tak dobrze. To dotyczy również empatii i altruizmu. Spełniały one swój cel w małych społecznościach. Dzisiaj żyjemy w ogromnych społeczeństwach otoczeni przez miliony ludzi. Jednak nadal wykorzystujemy te same umiejętności z tym, że obecnie często wobec obcych. Ciekawe jest to, że mamy zdolność dostosowania się do życia w mieście. To fascynujące. Nie wiem, jak to robimy, bo gdybyśmy umieścili w Nowym Jorku 10 milionów szympansów, zapewne miasto to wyglądałoby inaczej. Mielibyśmy w nim krwawą łaźnię, gdyż szympansy to gatunek terytorialny. Nie wiem, jak ludzie dokonali tej transformacji, nawet jeśli trwała tysiące lat. Urbanizacja nie dokonała się z dnia na dzień, a jednak w kategoriach ewolucji tysiące lat to krótki okres. Dla naszej obecnej sytuacji znamienny jest fakt, że 85% światowego bogactwa pozostaje w rękach 10% populacji. Całe to mówienie o demokracji i równości donikąd nas nie doprowadziło. Musimy więc zacząć myśleć od nowa. Moim zdaniem należy zacząć od pojedynczego człowieka i zastanowić się, jak możemy mu pomóc, by był nie tylko osobą, która pracuje w biurze i spłaca kredyt hipoteczny. To nonsens. Obecnie powstaje nowy model biznesowy.
przedsiębiorczość socjalna. Młodzi absolwenci uczelni gospodarczych tworzą nowe modele. Dużo dawnych pionowych modeli hierarchicznych zaczyna ustępować modelom dystrybucyjnym, współpracującym, otwartym i transparentnym. To dotknie wszystkie instytucje. Być może jest klimat społeczny lub kulturowy, który motywuje ludzi do większego zainteresowania tym, jak promować i odczuwać empatię. Ludzie zaczynają się coraz bardziej interesować zachowaniami i interakcjami społecznymi oraz wykorzystaniem neurobiologii. Było dla mnie znamienne, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprosiła mnie na Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, bym mówiła o kompetencjach emocjonalnych. Pierwszy raz wprowadzono ten temat do programu. Powiedziałam, że tradycyjna alfabetyzacja jest pomostem od rozpaczy do nadziei. Co jeszcze? Nie płacze. Dlaczego ktoś płacze? Jakie może mieć powody? Zdrowy rozwój i dobrostan narodu zależy od małych dzieci. Jeśli nie pomożemy im wykształcić empatii, wpadniemy w poważne tarapaty. Nie będziemy w stanie rozwiązywać złożonych problemów społecznych, jeśli społeczeństwo nie nauczy się rozumieć różnych perspektyw. Podnieś głowę. Nie płacz. Już dobrze. To nie atak. Co to za wygłupy? Nie rozumiecie? Wezwijcie lekarza. Nie chcę lekarza. Nigdy nie poznamy dokładnie myśli i uczuć innych, bo nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Jednak możemy obserwować ich mimikę, intonację i język ciała. Mamy zatem zewnętrzne wskazówki, które pomagają nam wyobrazić sobie, co myśli i czuje drugi człowiek. Chcę umrzeć. Chodźmy stąd. Empatia to proces wyobrażeniowy. Próbujemy sobie wyobrazić, co się dzieje w czyjejś głowie. Empatii można do pewnego stopnia nauczyć. Co on czuje? Złość. Dobrze. Staramy się nauczyć pewnych aspektów empatii dzieci autystyczne, które mają zaburzenia neurologiczne i genetyczne. Pokazujemy im przykładowe wyrazy twarzy. Złość. Zrób rozzłoszczoną minę. To jakby encyklopedia emocji. W przypadku dziecka, które nie rozpoznaje emocji w naturalny sposób, przypomina to naukę obcego języka. Pokażcie przerażenie. Co dzień, w każdej interakcji społecznej. Ilekroć stykamy się z innymi ludźmi, próbujemy sobie wyobrazić, co oni myślą, planują i czują. Neurobiologia zdołała odpowiedzieć na odwieczne, tradycyjne pytanie. Czy empatia jest procesem emocjonalnym czy poznawczym? Czy faktycznie czujemy ból lub dyskomfort innej osoby, czy tylko kognitywnie rozumiemy jej podstawowe doświadczenia, myśli i przekonania? Empatia łączy w sobie oba procesy.
Mamy tu zarówno emocjonalną zdolność współodczuwania z kimś jego bólu, jak i sieć neuronalną, dedykowane kognitywnemu zrozumieniu stanu umysłu i emocji drugiego człowieka. W mózgu współistnieją oba te procesy. Odkrycie układu neuronów lustrzanych walnie przyczyniło się do zrozumienia współodczuwania, zarażania się uczuciami, a przede wszystkim empatii emocjonalnej. Badacze stwierdzili, że te neurony znajdujące się w korze ruchowej uaktywniają się zarówno wtedy, kiedy małpa wykonuje jakiś ruch, jak i wtedy, kiedy tylko widzi, że ten ruch wykonuje inna małpa lub człowiek. Neurony te mogą zatem zarówno symulować świat zewnętrzny i być niejako lustrem zewnętrznego świata społecznego, jak też wykonywać nasze własne ruchy. Sądzę, że tylko kwestią czasu jest znalezienie dowodów na to, że neurony lustrzane są zaangażowane w rozpoznawanie uczuć. Zostało bardzo dobrze udokumentowane, że ludzie mają skłonność do naśladowania emocji innych osób. Wielokrotnie wykazano, że kiedy człowiek stara się rozpoznać czyjeś uczucia, automatycznie naśladuje emocje wyrażane przez tę osobę. Występuje również u wielu gatunków zwierząt. Z mimikry wykształciły się bardziej złożone formy empatii, polegające nie tylko na dostrzeżeniu czyichś emocji, ale również na próbie zrozumienia ich przyczyn. To wymaga większych umiejętności poznawczych. Nie wszystkie zwierzęta nimi dysponują, jednak niektóre z nich, na przykład słonie i szympansy, mają tę zdolność. Dzieci nie sformułują własnego zdania. Mówienie, że mają otwarte umysły, to bzdura. Szkoda czasu na próby nauczenia ich samodzielnego myślenia. Te dzieci nauczono bezkrytycznego przyjmowania słów nauczycielki. Nie są zachęcane do zadawania pytań. Wszyscy gotowi? Chodźmy. W 1996 roku opracowałam Korzenie Empatii, program rozwijający empatię u uczniów. Dzieci, czy już wiecie, jaki jest mały Luke? Co was zastanowiło? Czy on lubi spać? Czy lubi kąpiele? Lubi? Tak, kąpałam go rano. Czy lubi się bawić? Uwielbia. Skąd wiesz, że coś lubi? Uśmiecha się. Jakie niemowlę ma zamiary? Co czuje? Co znaczą dźwięki, które wydaje? Rozwijamy kompetencje emocjonalne dzieci, by lepiej rozumiały same siebie i dostrzegały indywidualne różnice. Czym lalka się różni od małego Luka? Jest brązowa, a Luke różowy. Prezydent Obama w jednym ze swoich wystąpień publicznych nawoływał do empatii i spotkał się z ostrą krytyką, gdyż empatia została błędnie zrozumiana jako sympatia i słabość. To niepokojące, że na apel o empatię naród odpowiada nerwowością i krytyką.
with nervousness and criticism. What else do you know? Co jeszcze zauważyłyście? Dziecko jest większe. Tak, jest większe. Ubrane na różowo. To prawda. Yes. What about a czym się różni? So jak się tworzą neurony lustrzane? Czy są wrodzone? Pierwsza odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiemy. Zaraz po narodzeniu stykamy się z widokiem ludzkich twarzy, ludzkich dłoni i światła. Kiedy po raz pierwszy otwieramy oczy, potrafimy naśladować coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej w łonie matki. Jeśli dorosły wystawi język, noworodek natychmiast odpowiada takim samym ruchem. Przypuszczam, że gdybyśmy mogli zbadać mózg noworodka, stwierdzilibyśmy w nim neurony lustrzane. Odkrycie neuronów lustrzanych rzuciło zupełnie nowe światło na badania wielu dawnych tematów. Jednym z nich jest empatia. Jestem bardzo rozgarniętym facetem, gdyż mam bardzo sprawny umysł. To najbardziej zdumiewająca rzecz, jaką widziałem. Jest niemal człowiekiem. Brak mu tylko serca i mózgu. Moim zdaniem ma tylko mózg, zatem brak mu serca. Jest to w pewnym sensie fantom, do którego się mówi. Chyba można by go nawet użyć do autoterapii. Zamknę cię na chwilę. Staramy się tu zrozumieć różne wyrazy twarzy. Jestem Greta, odpowiadam za postaci komputerowe, które same siebie nazywają wrażliwymi sztucznymi słuchaczami. Przedstawię wam funkcjonowanie tego systemu. Słuchacze po prostu odbijają do was różne zachowania. Postaci komputerowe bywają przez jakiś czas miłe i przewidywalne, potem nagle mówią coś szalonego. Zacznę od Spike'a, jest paskudny i zły. Ma za zadanie również was rozzłościć. Jestem Spike. Jaki masz problem? Weź się w garść. Albo jesteś zwycięzcą, albo przegranym. Ja jestem zwycięzcą, a ty przegranym. Słabe. Są to twory wirtualne. Wirtualne awatary, z którymi można porozmawiać. Jeden awatar jest bardzo szczęśliwy,